Szczęść Boże, witamy ponownie. Kończy się powoli nasz dzień pielgrzymkowy, drugi dzień pielgrzymkowy. Nie ukrywamy i mówimy prawdę, że jest to dzień trudny i poważny. Trudność tego dnia wypływa z tego faktu, że jest to dzień, gdzie się bardzo dużo maszeruje i dystans, który mamy dzisiaj do pokonania, rzeczywiście jest bardzo znaczący. Niektóre grupy to jest dobrze ponad 30 kilometrów. Mam tutaj na myśli grupę 15, grupę świętego Jacka. Ale zacznijmy po kolei, zacznijmy od tego, co działo się wczesnym rankiem. Rozpoczynaliśmy ten dzień wczesnym rankiem u błogosławionej Karoliny, w sanktuarium błogosławionej Karoliny. Piękny zwyczaj grupy, które przybywają na miejsce celebrowania mszy świętej. Najpierw odwiedzają kościół parafialny, tam kłaniają się błogosławionej Karolinie, adorują jej sarkofag, gdzie są złożone jej relikwie, a dopiero potem idą na plac, gdzie jest sprawowana msza święta. Od kilku lat ta msza święta celebrowana jest w wielkim namiocie, w warunkach bardzo komfortowych dla pielgrzymów i dzisiejszym celebransem był ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz. On też błogosławił jeden związek małżeński. Tak się składa, że to jest pan porucznik Jarosław, który służy na co dzień w 33. Batalionie Lekkiej Piechoty w Dębicy razem ze swoją wybranką serca, panią Małgorzatą, która pochodzi spod Mielca, a wędrują oni w grupie świętego Szymona z Lipnicy, w grupie 16. No, muszę tutaj w tym momencie powiedzieć i nieśmiało dodać i uprawić troszkę prywaty, że to jest mój żołnierz i to jest żołnierz związany z jednostką, w której ja jako kapłan i kapelan posługuję. No i ten pomysł ślubu na pielgrzymce właśnie wypracowaliśmy wspólnie na poligonie. Do nadmienię również, że pan porucznik Jarosław, dla niego to już jest druga pielgrzymka w tym roku, jako że pielgrzymował z pielgrzymką żołnierzy wojskowych i dotarł na Jasną Górę w dniu 14 sierpnia. Kaznodzieją dnia dzisiejszego, tak jak przez cały rok w obecnym bieżącej pielgrzymce, to ksiądz biskup Artur Ważny, który mówił o zaproszeniu na ucztę i mówił o tym, jak bardzo Pan Bóg nas kocha i jak ważna jest miłość w życiu człowieka. Odsyłam do materiałów i do odsłuchu tejże homilii, żeby nie powiedzieć za dużo i nie powtarzać, nie dublować tego, co ksiądz biskup Artur mówił. A potem grupy wędrowały na pierwszy postój w miejscowości Zaborów. Droga jeszcze w dobrym klimacie, przez lasy, przy względnym chłodzie, rankiem około godziny 8-9. A potem, no to już niestety była lampa i to było mocne słońce i w Zaborowiu, gdzie przyjmowali nas gościnni mieszkańcy razem ze swoimi duszpasterzami, a potem dalsza droga w kierunku kolejnego, trzeciego już postoju w miejscowości Górka na terenie parafii Szczurowa, a potem przeprawialiśmy się przez Wisłę i w kierunku już Koszyc Wielkich i w kierunku miejscowości Książnice. Tutaj właśnie jesteśmy przed szkołą. Parafianie, mieszkańcy, strażacy, koło gospodyń wiejskich i różne inne stowarzyszenia przyjmują nas tu niezwykle serdecznie i gościnnie. Potwierdzam to, bo już sam zjadłem wyborny żurek pielgrzymkowy. Poprawiłem to kaszanką prawdziwą, która jest przygotowana na grillu, którą obsługuje również ksiądz wikariusz tutejszej parafii. No i jest jeszcze kompot i ciasto, a my jesteśmy w takim momencie, że grupy pomału docierają na ten postój i rzeczywiście będzie tutaj dłuższa chwila odpoczynku, jako że dystans pokonany dzisiaj spowodował, że no, siły nasze są już nieco nadwątlone. Ja sam dzisiaj no, nie noszę beretu z racji słońca, tylko mam już kapelusz z nakarczkiem, żeby trochę tego cienia spowodowało to, żeby się nie przegrzać. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że humor, klimat jest bardzo dobry. Grupy się klarują, docierają, poznają się, a jest to dosyć ułatwione, bo te grupy nie są w tym roku jakoś przesadnie liczne, więc te wszystkie zadzierzgnięte znajomości i przyjaźnie już są bardzo, bardzo mocne. Tak w skrócie o dniu dzisiejszym, on się jeszcze nie zakończył, bo przed nami jeszcze kawałek drogi, no i wieczorne nabożeństwa i apele, ale mamy nadzieję, że
że nic złego nas dzisiaj nie spotka i że to słońce już powoli będzie zachodzić, a my będziemy bezpiecznie wędrować na miejsce naszych noclegów, które są już po drugiej stronie Wisły, bo dzisiaj po południu zameldowaliśmy się na terenie diecezji kieleckiej u naszego byłego biskupa pomocniczego, obecnie biskupa diecezjalnego kieleckiego, księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Pozdrawiamy, kłaniamy się, zapewniamy o modlitwie, zapewniamy o tym, że intencje wasze nosimy w sercu i naprawdę z serca szczerze i solidnie się modlimy i koronką, i różańcem, i słuchając konferencji, i przeżywając również wszystkie inne nabożeństwa każdego dnia, więc jest tutaj i pobożnie, i ciepło, i radośnie, no i smacznie, bo przecież to też jest ogromnie ważne.